Rozdział 28. Uczynisz też pektorał do radzenia się wyroczni, dzieło biegłego tkacza. W ten sam sposób jak efod ze złota, z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i ze skręconego bisioru. Będzie kwadratowy i we dwoje złożony, a długość jego i szerokość będzie wynosiła 1 piędź. Umieścisz na nim 4 rzędy drogich kamieni. W jednym rzędzie rubin, topaz i szmaragd. Rząd pierwszy. W drugim rzędzie granat, szafir i beryl. W trzecim rzędzie hiacynt, agat i ametyst. A w czwartym rzędzie złocisty topaz, onyks i jaspis. Będą osadzone rzędami w oprawie ze złota. Kamienie te otrzymają imiona synów Izraela. Będzie ich 12 według ich imion. Będą ryte na wzór pieczęci. Każdy z własnym imieniem, według 12 pokoleń. Witam serdecznie na kanale Zakochany w Biblii, gdzie wspólnie czytamy Biblię ze zrozumieniem. W poprzednim odcinku opisaliśmy efod arcykapłana, czyli stół. Następnie opisany jest pektorał, to znaczy lniana chusta kwadratowa o boku około 23 cm. Na tym pektorale osadzonych jest 12 drogocennych kamieni, na których wygrawerowanych jest 12 imion szczepów izraelskich. Jeśli chodzi o rodzaj tych 12 kamieni, sprawa jest trudna, bo tak naprawdę zidentyfikowano jedynie 2 kamienie, topaz i jaspis. Pierwszy kamień z listy, rubin, tłumaczy hebrajskie odem, który jest zbudowany na rdzeniu Adam, wskazujące na czerwoną glinę, z której Bóg ukształcił człowieka. Nazwy pozostałych kamieni zostały przetłumaczone na chybił trafił, posługując się nawet poetyckimi nazwami kamieni, które nie występowały wówczas na Bliskim Wschodzie. Oryginalne nazwy mogą być terminami technicznymi, zrozumiałymi jedynie dla wtajemniczonych. Z pomocą nam przychodzi po raz kolejny profesor Józef Dawidowicz, który ma tę przewagę, że bardzo dobrze zna zarówno język hebrajski, jak i staroegipski. Profesor zwrócił uwagę na granat, którego hebrajski nofech jest podobny egipskiemu mofech, znaczącego turkus. Hiacynt po hebrajsku zawiera rdzeń szum, co znaczy czosnek. Być może chodzi o skorodyt, który przy podgrzaniu wydziela zapach czosnku. Wreszcie onyks po hebrajsku szoham jest bliskie egipskiemu czochan, znaczącemu chryzokola. Tak się składa, że akurat te 3 minerały, turkus, skorodyt i chryzokola, są najważniejszymi czynnikami potrzebnymi do tworzenia betonu kamiennego według wzoru odtwarzanego przez profesora Dawidowicza. Odsyłam do naszego odcinka na ten temat, link powyżej. Ta ściśle strzeżona wiedza chemiczna została prawdopodobnie użyta przez patriarchę Józefa do wznoszenia ogromnych kolosów Memnona. Była przekazywana następnym pokoleniom Izraelitów w świątyni grobowej Józefa i była zarezerwowana dla wnoszenia ołtarzy utworzonych nie z pospolitej cegły, ale ze świętego kamienia, które nie poznało cięcia żelazem. Tak więc pektorał mógł pełnić funkcję banku danych mineralogicznych, pozwalających wtajemniczonym kapłanom na zapamiętywanie tajnej wiedzy chemicznej dla wznoszenia ołtarzy zgodnych z Bożym nakazem. Taka jest przynajmniej hipoteza profesora Dawidowicza. Odsyłam do naszej playlisty na temat pobytu Izraelitów w Egipcie. Niewtajemniczeni natomiast mają skupiać swoją uwagę na ładne kolory pektorału oraz na nazwy 12 szczepów izraelskich na nich wyrytych. Posłuchajmy dalej. Uczynisz do pektorału łańcuszki jako skręcone sznurki.
jak plecionka z czystego złota. Uczynisz też do pektorału dwa złote pierścienie i przymocujesz oba te pierścienie na obu górnych końcach pektorału. Dwie złote plecionki przewleczesz przez oba pierścienie na obu górnych końcach pektorału. Oba zaś pozostałe końce obydwu plecionek przymocujesz do obu opraw i przywiążesz do poprzedniego naramiennika efodu. Potem wykonasz jeszcze dwa złote pierścienie i umieścisz je na dwóch dolnych końcach pektorału, u jego brzegu po stronie wewnętrznej, zwróconej do efodu. I wykonasz jeszcze dwa złote pierścienie i przymocujesz je do obu naramienników efodu po jego zewnętrznej stronie u dołu, w miejscu spięcia efodu z przepaską. Potem zwiąże się pierścienie pektorału z pierścieniami efodu sznurem z fioletowej purpury, tak, aby pektorał leżał na przepasce efodu i nie mógł się przesunąć ze swego miejsca na efodzie. W ten sposób Aaron będzie nosił imiona synów Izraela, wypisane na pektorale do radzenia się wyrocznie, na swym sercu, gdy będzie wchodził do miejsca świętego, aby o nich pamiętał przed Panem ustawicznie. Kiedy arcykapłan przystępuje do służby przy ołtarzu, symbolicznie nosi wszystkie 12 szczepy na własnym sercu. Serce kapłana powinno z kolei odpowiadać świętości noszonych szat. 12 imion wygrawerowanych na efodzie, na stule i noszonych na barkach obrazują grzeszność ludu Bożego. Imiona wygrawerowane na pektorale obrazują świętość i obowiązek wierności całego ludu, którego arcykapłan jest przedstawicielem przed Bogiem. Poza tym tajna wiedza zawarta w składzie 12 minerałów było gwarancją kontynuowania tradycji rodu Abrahama, stąd potrzeba zabezpieczenia jej w najbardziej strzeżonym miejscu. Ostatni z przeczytanych wersetów wspomniał o tym, że pektorał służy do radzenia się wyroczni, że pektorał jest pektorałem sądu. Brzmi to tajemniczo. Poświęcimy następny odcinek na rozwiązanie tej zagadki. Życzę owocnego słuchania. Uczynisz też pektorał do radzenia się wyroczni, dzieło biegłego tkacza. W ten sam sposób jak efod ze złota, z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i ze skręconego bisioru. Będzie kwadratowy i we dwoje złożony, a długość jego i szerokość będzie wynosiła 1 piędź. Umieścisz na nim 4 rzędy drogich kamieni. W jednym rzędzie rubin, topaz i szmaragd. Rząd pierwszy. W drugim rzędzie granat, szafir i beryl. W trzecim rzędzie hiacynt, agat i ametyst. A w czwartym rzędzie złocisty topaz, onyks i jaspis. Będą osadzone rzędami w oprawie ze złota. Kamienie te otrzymają imiona synów Izraela. Będzie ich 12 według ich imion. Będą ryte na wzór pieczęci. Każdy z własnym imieniem, według 12 pokoleń. Uczynisz do pektorału łańcuszki, jako skręcone sznurki, jak plecionka z czystego złota. Uczynisz też do pektorału 2 złote pierścienie i przymocujesz oba te pierścienie na obu górnych końcach pektorału. 2 złote plecionki przewleczesz przez oba pierścienie na obu górnych końcach pektorału. Oba zaś pozostałe końce obydwu plecionek przymocujesz do obu opraw i przywiążesz do poprzedniego naramiennika efodu. Potem wykonasz jeszcze 2 złote pierścienie i umieścisz je na 2 dolnych końcach pektorału, u jego brzegu po stronie wewnętrznej, zwróconej do efodu. I wykonasz jeszcze 2 złote pierścienie
i przymocujesz je do obu naramienników efodu po jego zewnętrznej stronie u dołu, w miejscu spięcia efodu z przepaską. Potem zwiąże się pierścienie pektorału z pierścieniami efodu sznurem z fioletowej purpury, tak, aby pektorał leżał na przepasce efodu i nie mógł się przesunąć ze swego miejsca na efodzie. W ten sposób Aaron będzie nosił imiona synów Izraela, wypisane na pektorale do radzenia się wyroczni, na swym sercu, gdy będzie wchodził do miejsca świętego, aby o nich pamiętał przed Panem ustawicznie.